Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przybudowy. Tym razem jesteśmy oczywiście w Mondzie. No i miejmy nadzieję, że ta przybudowa będzie coraz lepsza, coraz większe sukcesy oraz staniemy się jedną z głównych drużyn we Włoszech. Oczywiście jak spodobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Ale także proszę wypowiedz się, czy chcesz coś takiego jak jest aktualnie w prawym górnym rogu. Czy przeszkadza ci to, czy nie? Ja staram się w taki sposób przyzwyczaić do kamerki. A czy wam to pasuje? Nie wiem, dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak jest zmniejszone, czy wam to odpowiada, zwłaszcza, że jest w takim miejscu, gdzie nic się nie dzieje na ekranie, wczoraj dałem za dużego, to jest mój błąd, ale wydaje mi się, że teraz jest optymalnie, więc oczywiście czekam na wasze komentarze i oczywiście możecie napisać, jakim klubem chcielibyście zobaczyć karierę następnym razem. Zaczynamy sezon kolejny oczywiście, no i na początek transfery, które przyszły do nas do zespołu, przede wszystkim Bagar, 82 overalla, młody zawodnik, podpisany kontrakt na 4 lata, 30 tysięcy, bardzo dużo, ale to jest zawodnik po prostu czystej wody talent. Tak samo jak kolejny zawodnik z Chile, także napastnik, także 30 tysięcy, 4-letni kontrakt, przyszłość tego zespołu zdecydowanie. Veretout do nas przyszedł na 2 sezony, 49 milionów, bardzo duży kontrakt, 49 tysięcy oczywiście. Przychodzi do nas jako zawodnik wolny, wydaje mi się, że także bardzo ciekawe wzmocnienie środka pola. Kolejny zawodnik, tym razem włoski, to jest zawodnik także, który przyszedł do nas bez żadnej kwoty transferowej, 31 tysięcy. Lazaro do nas przychodzi, 42 tysiące. To jest zawodnik, który gdzieś tam przez większość czasu nie mógł zająć klubu, dlatego podpisaliśmy go. Bardzo solidny, prawy pomocnik, obrońca. No i El Sharawi, który ma być bardziej doświadczeniem niż zawodnikiem, który ma dawać nam jakiekolwiek korzyści piłkarskie. Ma po prostu przystosować tych młodych zawodników do jeszcze większej ambicji oraz gry w piłkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy także zawodników, którzy odeszli w tym sezonie, bo oczywiście takich paru było. Przede wszystkim zawodnicy, którzy już po prostu są bardzo doświadczeni, mają około 30 lat i po prostu overall im nie daje możliwości na rozwój oraz gry w tym zespole. Dlatego odeszło dosyć dużo zawodników jako wolnych transferów, ale także próbowaliśmy posprzedawać poszczególnych zawodników, żeby jednak mieć jakikolwiek budżet transferowy. Odeszło 4 piłkarzy, 2-3 zawodników ponad 30 lat, jeden prawie przed 30, ale w kolejnym sezonie już miałby 30 lat. Nie zmieniliśmy ustawienia, cały czas graliśmy 3-5-2 na dwóch napastników, dosyć defensywny styl gry. No i zobaczmy także statystyki oczywiście poszczególnych piłkarzy, bo tutaj naprawdę dużo się działo. Hugo Duro miał fenomenalny sezon, 27 bramek, 11 asyst. Morata 15 bramek, ale także Parmak 10 bramek, 8 asyst. Jak na zawodnika już koło 30, to naprawdę świetnie się spisało i widać, że dopiero teraz odnalazł się w lidze włoskiej i coraz lepiej sobie radzi, więc kolejny sezon wydaje mi się, że może być jeszcze bardziej solidny. Najlepszym asystentem tego sezonu jest Hugo Duro, który po prostu jest geniuszem futbolu i miejmy nadzieję, że ten rozwój tego piłkarza będzie tak samo cały czas dobrze rozwijany, żeby właśnie mieć takiego zawodnika, którego będziemy mogli sprzedać za ponad 100 milionów. Dzięki temu będziemy mogli wzmocnić odpowiednio ten skład. Mamy aktualnie 39 zawodników, co jest bardzo dużo, więc potrzebujemy troszkę zmniejszyć tą kadrę, żeby jednak poszczególni zawodnicy mogli się rozwijać, ale także, żeby nie było aż tyle kłótni w zespole, bo aktualnie dużo zawodników jest po prostu niezadowolonych. W lidze zajęliśmy bardzo solidne 6 miejsce, mając 74 punkty, 3 punkty straty do Interu, więc naprawdę był to przyzwoity sezon, zwłaszcza, że Roma zdobyła mistrza, a wiecie, że ja jestem kibicem Mourinho, więc bardzo się cieszę, że to akurat oni zdobyli tego mistrza. Patrząc na to, że my nie jesteśmy jeszcze w stanie po prostu to osiągać, no to naprawdę fajny sukces tej drużyny, a my zagramy znowu w europejskich pucharach, co mnie bardzo cieszy. Niestety w Pucharze Włoch odpadliśmy w ćwierćfinale z Udinese 3-2, szkoda, bo tu Udinese było spokojnie do pokonania, później trafiło na Inter i dostało naprawdę duże lanie, więc wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy gdzieś tam awansować i zagrać na przykład w finale, a wtedy mogłoby się naprawdę coś świetnego wydarzyć dla naszego klubu. Oczywiście, jak możecie zauważyć, Juventus i Inter byliby rywalami bardzo ciężkimi do pokonania, ale w tym sezonie udało nam się urywać im punkty, więc wydaje mi się, że to byłyby mecze zdecydowanie bardziej wyrównane, a patrząc na to, że naprawdę Torino sprawiło, że Juventus się wymęczył, no to my moglibyśmy jeszcze lepiej zagrać. A jak nam
poszło w europejskich pucharach, bo to na pewno się zapytacie, jak tam poszło, jak to wszystko wyglądało. Przegraliśmy z RB Lipskiem w rundzie wstępnej. Szkoda, 4-3 w meczu, naprawdę fajnie się pokazaliśmy, ale niestety zabrakło umiejętności, żeby przejść drużynę zdecydowanie bardziej doświadczoną w europejskich pucharach, ale także drużynę, która wydaje mi się, że aktualnie ma lepszych po prostu zawodników. W grupie spokojnie awansowaliśmy z drugiego miejsca, mając tyle samo punktów co Ateny. Być może gdybyśmy zajęli pierwsze miejsce, trafilibyśmy na słabszy zespół, choć tutaj Ateny trafiły na Romę, więc było naprawdę ciężko. Finał wygrał jeszcze nikt z tego powodu, że Nica z Hertą Berlin się zmierzą, więc jestem ciekawy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Ligę Mistrzów oczywiście będzie mógł wygrać albo Inter, albo Borussia, więc bardzo ciekawie. A my oczywiście widzimy się w kolejnym sezonie. W sezonie 5 dokonaliśmy tylko 2 transferów, ale bardzo przyszłościowych, przynajmniej jednego i bardzo doświadczonego zawodnika, który naprawdę będzie wielkim, wydaje mi się, wzmocnieniem tego zespołu. Na początek Mateo do nas przyszedł, 79 w Rala, prawy skrzydłowy, ala napastnik. Ja będę próbował go przerobić na prawego skrzydłowego i za chwilę pokażę wam dlaczego. Przede wszystkim młody, zdolny, za dosyć małe pieniądze, bo 38 milionów, dostaliśmy budżet prawie 80, więc trzeba było się troszkę pobawić tymi transferami. Wreszcie mogliśmy dokonywać tych transferów, a nie tylko szukać wolnych zawodników. Minazzola to jest zawodnik bardzo doświadczony, za 100 tysięcy podpisał z nami kontrakt, więc naprawdę bardzo dużo. To jest coś, co się trochę bałem, że niestety drużyna może się pokłócić przez to, że aż tyle dostał ten zawodnik, ale jednak nie dziwmy się, zawodnik, który grał w Manchesterze City, był już na drugiej stronie, można powiedzieć, i chciał odejść z zespołu, ale jednak był to zawodnik, który naprawdę był wybitny i kupiony za 25 milionów, więc naprawdę całkiem fajne pieniądze doświadczonego zawodnika. My zmieniliśmy ustawienie na 4-4-2 z tego powodu, że wydawało mi się, że potrzebujemy po prostu zagrać bardziej agresywnie, bardziej kombinacyjnie i wydaje mi się, że taka formacja bardziej by się nam przydała, przede wszystkim w dosyć szybkich atakach. Graliśmy trochę jak Ranieri, czyli dosyć głęboka defensywa, fajne przesuwanie się poszczególnych zawodników, dłuższa piłka, gdzieś tam rozprowadzenie na skrzydła lub do napastnika, który dosyć często gdzieś się poruszał pomiędzy liniami, no i oczywiście Bagger, który był zdecydowanie szybszy od Hugo Duro, gdzieś tam wyskakiwał za obrońcę, dzięki temu Hugo Duro nawet jak zgrał gdzieś tam piłkę za siebie, no to zawsze był tam napastnik i to naprawdę dobrze wyglądało. Za chwilę wam pokażę oczywiście, jak poszło nam w lidze. Aktualnie statystyki zawodników poszczególnych, tutaj Hugo Duro 27 bramek, rewelacyjny sezon, Bagger 16 bramek, więc też bardzo fajnie się rozwija ten zawodnik. Jak możecie zauważyć, zawodnik z Chile także bardzo fajny sezon, 13 bramek, 8 asyst, patrząc na to, że głównie był rezerwowy, no to naprawdę świetne liczby. No i tutaj także Mateo się świetnie odnalazł z tego powodu, że miał 5 bramek, 0 asyst, a 11 tylko występów, więc zawodnik, który gdzieś tam był naszym trzecim, czwartym wyborem, nie do końca się wkomponował, ale patrząc summa summarum, jak ten zawodnik się po prostu rozwija, no to wydaje mi się, że w następnym sezonie będzie już po prostu podstawą, a też był ten problem, że grałem jako prawego skrzydłowego bardziej zawodnika, no to przez to Lazaro dostawał częściej szansę przez komputer, bo ja symulowałem w kalendarzu oczywiście pół roku, więc później do końca sezonu, dlatego ten zawodnik gdzieś tam nie grał tyle, ile powinien. Murata już widać, że schodzi na drugi plan, więc wydaje mi się, że to jest zawodnik, który może gdzieś tam odejść, ale także możecie zauważyć, że na przykład Lazaro zagrał wyśmienity sezon i miał 11 asyst, 5 bramek, więc dlatego nie dziwię się, że on akurat był moim pierwszym wyborem na prawej obronie. A także chciałbym wam pokazać zawodników, którzy odeszli ode mnie i niestety tu jest Walukiewicz z tego powodu, że nie był zadowolony przez to, że nie grał tyle, ile oczekiwał, więc wydaje mi się, że niestety, ale musiał odejść, chciałem go sprzedać, ale niestety nie przychodziły żadne oferty, on nie chciał przedłużyć kontraktu, więc zachował się jak typowy ham i odszedł za darmo. No trudno, tak się po prostu wydarzyło, chciałem go sprzedać przez 2 sezony, ale żadna oferta nie przyszła za tego zawodnika, co jest bardzo smutne. Tu możecie zauważyć, że na przykład Morata przyszedł do Manchester United, zawodnik już, który po prostu mi nie pasował, chciałem postawić na młodych zawodników, 33-letni zawodnik, który bardzo dużo zarabiał, także odszedł 31-letni Churia, więc też zawodnik, który gdzieś tam mógł się zdecydowanie lepiej rozwinąć, ale nie pokazuje żadnego potencjału, dlatego przechodzi do Anderlechtu, do zdecydowanie słabszej ligi, gdzie może być gwiazdą po prostu zespołu. A my w lidze zajęliśmy bardzo wysokie 4. miejsce, Inter zdobywa mistrzostwo, Roma zajmuje 3. miejsce, Juventus wicemistrzostwo, a my zajmujemy całkiem przyzwoite 4. miejsce, jeszcze raz to powtórzę, mając 68 punktów, Udinese 67, Milan 65 i Napoli 62 i naprawdę dobrze to wyglądało, patrząc na to, że zrobiliśmy ten progres, poszliśmy do przodu, jednak z 6. miejsca awansowaliśmy do tej Ligi Mistrzów, a stawka jest naprawdę wyrównana, więc naprawdę fajnie to wygląda. Pucharze Coppa Italia, jak możecie się spodziewać, już po finale nie udało nam się niestety awansować,
awansować, choć wygraliśmy w 1/8, to niestety w ćwierćfinale trafiliśmy na Inter, który nas pokonał, drużyna zdecydowanie lepsza w tym sezonie od nas, więc wydaje mi się, że tutaj niestety, ale wynik mógł być tylko jeden i tak fajnie się pokazaliśmy, bo jednak wynik 2-1 jest ok. A w Lidze Europy, gdzie chcieliśmy zrobić miłą niespodziankę, niestety przegraliśmy z Lyonem w ćwierćfinale, ale i tak pokazaliśmy się całkiem fajnie, patrząc, że cały czas nabieramy doświadczenia europejskiego, no to wydaje mi się, że w kolejnym roku, gdzie będziemy grać w Lidze Mistrzów, możemy po prostu przez to doświadczenie wyglądać zdecydowanie lepiej niż za pierwszym razem w Lidze Europy, ale oczywiście ja już zapraszam Was do ostatniego sezonu tej przebudowy. Jak zawsze rozpoczynamy od transferów. Ostatni sezon tej przebudowy, oczywiście jak podoba Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także napisz komentarz, o co bardzo Cię proszę. Kranio 81 overalla, doświadczony goalkeeper, który był nam bardzo ważnym ogniwem w tym sezonie. Widowicz do nas przychodzi, także zawodnik, który będzie bardzo przyszłościowy przede wszystkim. Chorwat, 23-letni. Rola w zespole rotacyjny, co dla mnie jest kluczowe, bo nie będzie marudził, jak nie będzie grał, choć już się stał pierwszym moim wyborem na lewym skrzydle, a może grać także na obronie, więc idealnie do mojego stylu pasuje. Zakupiony za 32 miliony, Kranio został zakupiony za 13 milionów oraz Calabria, który grał w Barcelonie, więc naprawdę dosyć duży transfer. Albo w Evertonie? Wydaje mi się, że w Barcelonie grał, ale ma koszulkę Evertonu, więc mogę się tutaj mylić. 35 milionów, także już doświadczony zawodnik 30-letni, ale naprawdę będzie naszym jednym z ważniejszych ogniw tego sezonu. Zwłaszcza, że potrzebowaliśmy zastępstwa z tego powodu, że Mendes po prostu musiał także odpoczywać w poszczególnych spotkaniach. Delikatnie zmieniliśmy tą formację, ale za chwilę Wam pokażę. Spinazzola niestety po jednym sezonie odszedł do nas. 34-latek był niezadowolony z tego powodu, że nie grał wystarczająco ilość spotkań, więc podpisał kontrakt właśnie z Newcastle i tam będzie kontynuować końcówkę swojej kariery. Parma go odszedł, no to zawodnik, który już ma 32 lata, więc jakoś nie pokałem za nim. Także Carlos Augusto odchodzi, zawodnik, który już był zapomniany przeze mnie, ale miał ten kontrakt i nie chciał rozstać się z tym zespołem. Mancini niestety odchodzi, także zawodnik, którego gdzieś tam myślałem, że będzie się lepiej rozwijał, ale niestety stanął w miejscu. 75 overalla, no i wydaje mi się, że dobrze, że odchodzi, przynajmniej będzie gdzieś grał. Tutaj kolejny transfer wolny z tego powodu, że mieliśmy za dużo talentów w tej drużynie, niestety nie zawsze mogliśmy wypożyczyć kogoś, no i niestety tak się wydarzyło, że przeszedł ten zawodnik do Evertonu, a tutaj możecie zauważyć, że my zakupiliśmy tylko 3 zawodników, ale byli kluczowi, żeby odnosić sukcesy. My zmieniliśmy ustawienie, zaczęliśmy grać 4-4-2, ale Cancellari był jako PS, czyli częściej mógł występować właśnie w pierwszym składzie, co mnie bardzo cieszyło i za chwilę to zobaczycie. Tutaj statystyki poszczególnych piłkarzy i na przykład Hugo Duro 26 bramek, 6 asyst, Bagger 21 bramek, 11 asyst, no i tutaj możecie zauważyć, że Mateo fenomenalny sezon, 11 bramek, 7 asyst, jako skrzydłowy rewelacyjnie sobie poradził. Najlepszym moim asystentem był Bagger, który naprawdę rozwija się fantastycznym tempem i wydaje mi się, że to już jest jeden z większych talentów na świecie, ale także wydaje mi się, że to jest zawodnik, który spokojnie może odnosić naprawdę dużych sukcesy w takich zespołach jak Real Madrid, czy właśnie Manchester United, czy być może Barcelona, bo to jest zawodnik dosyć kreatywny, więc naprawdę będzie przydatny takiemu zespołowi. Widowicz także bardzo fajny sezon, to jest zawodnik, którego ściągnęliśmy za naprawdę małe pieniądze, a ma 30 występów, 5 bramek, 3 asysty, był tym bardziej defensywnym skrzydłowym, więc to mnie cieszy, że jednak i tak ma fajne liczby po tym sezonie, zwłaszcza, że graliśmy, jak możecie zauważyć, 4-2-2-2, można powiedzieć, bo Hugo Duro był często fałszywą dziewiątką. Tutaj oczywiście Cancellari miał zbiegać do ofensywy, więc miało to wyglądać tak, że Hugo Duro po prostu miał gdzieś tutaj się poruszać po tej części boiska. Widowicz oczywiście miał zabezpieczać tą stronę boiska. Spinazzola, który jeszcze tutaj oczywiście zakończył sezon z nami, miał po prostu podłączać się do kreatywnego rozgrywania piłki. Mendes często miał gdzieś wybiegać po prostu za linię obrońców, gdzieś tam rozszerzać tą grę, a Cancellari miał po prostu dawać się jako drugi napastnik. Bargar często miał gdzieś tam wchodzić na te prostopadłe piłki, poruszając się dosyć często. Trancić miał oczywiście zostawać tutaj bardziej jako defensywny pomocnik, zwłaszcza, że on może grać jako środkowobrońca, a Veretout po prostu miał biegnąć do przodu, gdzieś tam pomagać rozgrywać, zwłaszcza, że zmieniliśmy trochę styl gry. Zaczęliśmy grać bardziej zrównoważony system linii obrony, więc czekaliśmy na przeciwnika i po prostu dawaliśmy te długie piłki, co bardzo dobrze działało akurat w tym systemie i w tej drużynie, więc wydaje mi się, że ten sezon naprawdę może być udany. A jak nam potoczyło się w lidze? A w lidze potoczyło nam się naprawdę dobrze, ale idziemy od końca oczywiście. Sassuolo zdobywa wicemistrzostwo najgorszej drużyny Serie A, co mnie bardzo dziwiło, i Fiorentina 18, więc naprawdę to był taki przykry sezon dla większości drużyn Udinese, które przez wiele lat naprawdę
naprawdę stawiło całkiem fajny poziom w tej lidze i często rywalizowało właśnie nawet Ligę Mistrzów, no to tutaj 16 miejsce, a my idziemy do góry, zdobywamy mistrzostwo kraju, mając 83 punkty, naprawdę mnie to zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jeszcze nie mam szans, tu mi się oczywiście przełączyło przez przypadek, ale mamy 83 punkty, 25 zwycięstw, 8 remisów i 5 porażek, więc naprawdę świetnie to wygląda, zwłaszcza, że Milan naprawdę walczył z nami do końca o to mistrzostwo, ale udało się gdzieś tam pokonać tą drużynę. Coppa Italia, no to tak, że możecie gdzieś tam pomyśleć, że niestety, ale znowu Inter nas wyeliminował, w tym razem w ćwierćfinale 2-1, szkoda, bo także uważałem, że to w tym roku jest drużyna do przejścia, ale niestety ten puchar nigdy nie będzie dla nas, przynajmniej nie w tej karierze. A w Lidze Mistrzów, jak myślicie, jak nam się potoczyły losy? Bo nie wygraliśmy. Niestety, jak mogliście zauważyć. Odpadliśmy z Manchesterem City, no to jednak kreatywność zawodników Manchesteru City oraz umysł Mourinho. Co ja powiedziałem właśnie? To jest niesamowite. Tak, umysł Guardioli niestety gdzieś tam zniszczył nasze marzenia. Pierwszy wynik u nas 1-1. Pojechaliśmy na stadion Manchesteru City z wielkimi ambicjami, z taką nadzieją, że damy radę, ale niestety potoczyło się to tak, jak się potoczyło. Pierwsza dosyć szybko stracona bramka. Później musieliśmy się otworzyć i dostaliśmy dwie bramki po prostu już z kontry. A miejmy nadzieję, że PSG, które właśnie wygrało Ligę Mistrzów, naprawdę będzie dumnie reprezentować barwy Francji w kolejnym roku i być może obroni ten tytuł. Zobaczymy, Mbappé cały czas tam gra, więc dosyć realistycznie się to potoczyło. I oczywiście mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, że zasubskrybowaliście ten kanał po więcej materiałów i oczywiście widzimy się już jutro o 21:00. Do zobaczenia kolejnym razem.